Cześć. Zostałam poproszona przez Piotrka Strzemiecznego o to, żeby podzielić się tym, jak radzę sobie w czasach zarazy, co robię, co czytam. I ja akurat ten dotychczasowy czas izolacji wykorzystałam bardzo owocnie, bo skończyłam swój projekt stypendialny Vox Anime Symphonialis, czyli koncert performatywny na sopran i elektronikę. Dzisiaj miała być premiera, ale przełożyliśmy ją ze względu na to, że ona składa się z wielu innych aspektów niż tylko obraz i dźwięk. Jest tam ten projekt bardzo sensualny. No i stwierdziliśmy, że wykorzystanie wszystkich tych technologii streamingu na przykład, co wielu artystów z powodzeniem robi, no w naszym przypadku się nie sprawdzi, ale moje wrażenie jest takie, że ten czas izolacji bardzo dobrze na mnie wpłynął, mianowicie z tego względu, że ja nie do końca potrafię normalnie pracować w takich warunkach pustelniczych, to znaczy jest bardzo wiele czynników, które mnie rozpraszają i to, co ja traktuję jako część mojego zawodu, czyli uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, spotykanie się z ludźmi, no teraz było niemożliwe, więc pracowałam bardzo intensywnie, po kilkanaście godzin dziennie i to było bardzo owocne. Ale dalej ciągnę ten temat i czytam. I czytam między innymi tutaj taką pozycję fizyka na przykład, w której Hildegarda opisuje różne kojące i uzdrawiające właściwości rozmaitych roślin, kamieni między innymi. No i jest tutaj mnóstwo przepisów do przetestowania na przykład na melancholię. Co ciekawe, one się składają zawsze prawie w bazie z wina albo piwa. I myślę, że to jest dosyć, no można to tłumaczyć w logiczny sposób. W średniowieczu bezpieczniej było pić wino lub piwo niż wodę, ale na dzisiejsze czasy myślę, że też można z tego skorzystać. No też dokształcam się jej dziełami z Civillas. To są dwa tomy opasłe jej wizji, okraszone pięknymi iluminacjami tworzonymi pod jej okiem. Niektóre z nich wyglądają naprawdę imponująco i warto się w nie zagłębić. To są takie wręcz obrazy, które przypominają mandale. Zaraz może znajdę tutaj taką, o, na przykład coś takiego. I ja jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że mogę ćwiczyć w domu, tutaj w studio, które mam w domu rodzinnym. Mam wyrozumiałych sąsiadów na razie. Mam nadzieję, że to potrwa dłużej, za co jestem im bardzo wdzięczna. Oczywiście korzystam z tego czasu, robiąc to, na co zwykle nie mam czasu, na przykład farbując włosy henną, co jest dosyć czasochłonne, ale naturalne. Myślę, że warto przy tym pozostać. Spędzam czas z rodzicami i to jest... wreszcie mogę z nimi spokojnie spędzić czas, na co zwykle nie mam czasu. Mam dużo więcej czasu, żeby spędzać go z moim lubym, ale czytałam też, że pary z krótkim stażem mają dużo łatwiej spędzać razem kwarantannę i to no widać, że my bardzo intensywnie korzystamy z tego czasu. Netflix and chill, już chyba nadrobiłam wszystkie zaległe pozycje filmowe, serialowe może niekoniecznie, ale no, zobaczymy, jak jeszcze długo nas to będzie czekać. Ja też pracuję teraz nad nauczeniem się dosyć wymagającej kompozycji Kasi Brochockiej, którą musimy nagrać dla jej pracy doktorskiej. To jest pasja według świętego Marka w starogreckim, także mam co robić i mi też było łatwiej się zaadaptować do tej sytuacji, myślę, bo ja na przełomie
listopada i grudnia musiałam całkowicie wyłączyć się z aktywności, zarówno towarzyskich, jak i zawodowych, bo nagle na początku listopada z powikłaniem od zapalenia zatok trafiłam do szpitala i przeszłam operację i najpierw miałam 2 tygodnie kwarantanny w szpitalu, a potem 2 tygodnie po wyjściu ze szpitala całkowitej kwarantanny, zamawiania zakupów przez internet, a potem miesiąc takiej izolacji, unikania większych zgromadzeń, w związku z tym całkowite wyłączenie z życia towarzyskiego w zasadzie. I no nie popracowałam długo, bo styczeń, luty i mamy marzec. Ale myślę sobie, że no wtedy dla mnie to było bardzo trudne i bardzo trudno mi było ten czas obłaskawić, a teraz ja miałam to już przetrenowane i dlatego myślę, jest mi się łatwiej w tym zaaklimatyzować. Nie cieszę się tym czasem, że on jest, ale staram się nim cieszyć, jak tylko mogę. I tego życzę też wszystkim i trzymania się w zdrowiu.